Od śmierci Gerarda Cieślika minęło już prawie 5 lat, ale postać legendarnego napastnika ruchu nadal wywołuje emocje. Takich emocji nie zabrakło podczas pierwszej edycji turnieju o Puchar Gerarda Cieślika. Trzydniową rywalizację wygrał Fablok Chrzanów, który w finale po rzutach karnych pokonał faworyzowane Zagłębie Lubin. Nie było łatwo, drużyna oczywiście Zagłębie, jedna z najlepszych akademii w Polsce. No, chcieliśmy się pokazać z dobrej strony, żeby wypaść jak najlepiej przy tych chłopakach. Udało się wygrać, jesteśmy z tego zadowoleni. Jeżeli chodzi o tą mapę piłkarską Polski, o Chrzanowie się wiele nie słyszy, ale właśnie dzięki takim turniejom już jest o Was głośno. Tak, i właśnie to jest fajne, że jeździmy na takie turnieje, na właśnie pokazujemy się z dobrej strony na takich turniejach, wygrywamy często tak, że na podium, więc no, to na pewno robi jakąś tam reklamę dla naszego miasta. Przez 3 dni 32 zespoły z całej Polski rywalizowały w turnieju, którego pierwsza edycja okazała się wielkim sukcesem. Młodzi piłkarze do lat 13 w najlepszy możliwy sposób uczcili pamięć po legendarnym piłkarzu. Turniej to też dobry moment na wspomnienia, o których tutaj można było posłuchać na każdym kroku. Wie pan co, bardzo się cieszę, ojciec na pewno, ty się cieszył, tylko myślę, że to nie jest jedyny turniej, że to za rok się powtórzy, także bardzo dzieci widać, że zadowoleni, super obiekty, naprawdę turniej jest organizowany bardzo dobrze. Taki turniej to oczywiście też moment, żeby powspominać, jakim człowiekiem był pana ojciec? No wie pan co, ja mogę same superlatywy powiedzieć o ojcu, jestem dumny, że był moim ojcem, po prostu skromny, cały czas związany ze Śląskiem, z jednym klubem, nigdy go nie interesował żaden wyjazd poza Chorzów, także no, oby takich ludzi było jak najwięcej. Organizatorzy zapowiadają, że zrobią wszystko, by turniej odbył się też w przyszłym roku. Dzięki takim inicjatywom z pewnością pamięć po panu Gerardzie przetrwa lata, a on może patrzy na to wszystko z góry i cieszy się, że młodzież nadal najchętniej wybiera futbol.